nasze kolejne rozważanie pasyjne. Idziemy już za godziną, moi drodzy, czwartą, ustanowienie Wieczerzy Eucharystycznej. Jesteśmy w Ziemi Świętej między godziną drugą a trzecią, nasza ósma a dziewiąta wieczorem. Niesłychanie się cieszę i dziękuję moim internautom, że jesteście szybcy jak strzała. Wczoraj trzech moich słuchaczy, którzy mają dostęp do mnie mailowy i komórkowy, dali mi odpowiedź: tak, Szymon, zwany Gorliwy Zelota, był powołany jako trędowaty. Pan Jezus go uwolnił od trądu. Jest to podane precyzyjnie u Marii Waltorty w innym miejscu. Połączaj podczas wieczerzy. Panie, Ty mnie moje ciało uwolniłeś od trądu. Nie ukrywam, kolejna moja wielka nowość z wiedzą o tym zacnym apostole. Dziś idziemy do kolejnej mistyczki, Katarzyna Emeryś. Jedna z tych, których niewiast, dwóch, którą mi Pan Jezus zadał na opiekunkę i ochraniacza mojego. Pisze ona tak oto. Wstawszy od wieczerzy, biesiadnicy ubrali znów zwykłe swe ubranie, uporządkowali je tak, jak zwykle czyni to po uroczystych modłach. Wtedy wszedł do sali gospodarz z dwoma sługami, by sprzątnąć ze stołu, wysunąć go spośród rozstawionych wokół siedzeń. Gdy to już uczynił, Jezus polecił mu przynieść wody do przedsionka, więc zaraz wyszedł, by spełnić polecenie. Jezus tymczasem stanął do niej apostołów i długie chwile przemawiał do nich z wielkim namaszczeniem. Tyle już dotychczas słyszałam i widziałam, że nie potrafię dokładnie powtórzyć treści tej nauki Jezusa. Niektóre jednak urywki pamiętam. Tak mówił Jezus o Królestwie, o tym, że wnet odejdzie do Ojca, przedtem pozostawi im wszystko, co ma. Dalej nauczał o pokucie, uznaniu swej winy, wyznaniu jej, skruszę, oczyszczeniu. Czułam, że to wszystko odnosi się do mającego nastąpić umycia nóg, że wszyscy uznawali w duchu swe grzechy i żałowali za nie z wyjątkiem Judasza. Cała mowa była długa, uroczysta. Po jej skończeniu Jezus posłał Jana i Jakuba Młodszego do przedsionka po zamówioną wodę, a posłać kazał ustawić siedzenia w półkole. Potem sam wyszedł do przedsionka, zdjął płaszcz, przepasał się owiną chustą, której dłuższy koniec zwieszał się ku ziemi. Tymczasem rozpoczęła się między apostołami żywa sprzeczka o to, kto zajmie między nimi pierwsze miejsce. To było u innej mistyczki ta sama scena, co czytałem wczoraj czy przedwczoraj. Od razu zaczął Mateusz, a kto będzie pierwszy? Więc to utwierdziło ich na nowo przekonaniu, że ma oparcie w jakiejś tajemnej mocy, że ludzie przygotuje jakiś świetny triumf dla swych stronników. Więc oni byli przekonani, że Pan poszedł po jakąś tajemną moc i za chwilę dokonał podziału władzy w swoim królestwie. Stąd mają problem, kto jest pierwszy. W przeciągu Jezus kazał Janowi wziąć do rąk miednicę, Jakubowi Młodszemu zaś kazał trzymać przed sobą worek z wodą. Do worka szła rura przez ramię, którą wypływa woda. Nalawszy wody do miednicy, kazał im Jezus iść za sobą do sali, gdzie już nasz gospodarz ustawił obszerne, różne naczynie. Wszedł do sali Jezus zaraz na wstępie, zganił apostołów za ich sprzeczkę, wreszcie rzekł: ja sam jestem teraz waszym sługą, usiądźcie wygodnie, bym mógł umyć wam nogi. Wszyscy usadowili się na oparciach ław, w tym samym porządku, jak siedzieli przy stole, a bose nogi oparli na poduszkach siedzeń. Jezus szedł od jednego do drugiego, czerpał ręką wodę z miednicy podtrzymywanej przez Jana i polewał nogi podstawione po kolei apostołów. Następnie
ujmował obie ręce, długi koniec chusty, którą przepraszany i ocierał nią lekko nogi, a zaraz szedł z Jakubem do następnego jaza i za każdym razem wylewał zżytą wodę do naczynia stojącego na środku sali i wracał znowu z miednicą. Wtedy Jezus teraz poprzez nogi apostoła nalewał znowu wody z wora trzymanego przez Jakuba i tak szedł dalej tą samą koleją. Jak w czasie całej wieczerzy, tak i teraz przebija się w zachowaniu za niezwykła czujność, uprzejmość, serdeczność. Upokarzające zajęcie umywania nóg spełniał sercem przepełnionym miłością. Nie spełniał go jako czystą ceremonię, lecz jako świętą przysługę miłosną. Wywnęczał przed nim całe swe serce, wynurzał, wylewał przed nimi całą swą miłość. Kiedy Jezus przyszedł do Piotra, by umyć mu nogi, ten z pokory nie chciał na to pozwolić, mówiąc: Panie, Ty mnie masz nogi myć? A Jezus rzekł: Co ja czynię? Ty nie rozumiesz teraz, ale później się dowiesz. Zdaje mi się, że prócz tego powiedział, pocił do niego: Szymonie, zasłużyłeś na to, by dowiedzieć się od Ojca mego, kto ja jestem, skąd przychodzę i dokąd idę. Ty jeden poznałeś to i dałeś o tym świadectwo. Na Tobie zbuduję mój Kościół, bramy piekielnego nie zwyciężą. Moc moja zostanie przy Twoich następcach aż do skończenia świata. Potem zaś głośno rzekł do wszystkich, że gdy odejdzie od nich, to Piotr ma zająć jego miejsce w rządach Kościołem i w rozsyłaniu uczniów. Piotr jeszcze rzekł: W żaden sposób nie będziesz mi, Panie, mył nóg. Na co Jezus odezwał: Jeśli nie umyję Ci nóg, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy dopiero zawołał Piotr: Panie, jeśli tak, to umyj mi nie tylko nogi, także ręce i głowę. Jezus jednak powstrzymał jego zapał, mówiąc: Kto jest umyty, ten jest czysty. Potrzebuje tylko umyć nogi. Wy także jesteście czyści, ale nie wszyscy. Mówiąc nie wszyscy, Jezus miał na myśli Judasza. Przez umycie nóg Jezus rozumiał oczyszczenie się z grzechów poprzednich, bo nogi przy chodzie wszędzie stykają się z ziemią, zawsze na nowo się brudzą. Więc też miał tu także na myśli obmycie duchowe, rodzaj wzgrzeszenia. Piotr zaś w swojej gorliwości brał rzecz tylko materialnie i widział codzienności, tylko zbytnie upokorzył się swego mistrza. Nie przeczuwał, że Jezus, by go zbawić, wkrótce upokorzy się z miłości, aż do haniebnej śmierci krzyża. Mając nogi Judasza, okazywał mu Jezus jeszcze większą czułość i uprzejmość niż innym. Pomimo, że zdrada Judasza bolała Jezusa najwięcej ze wszystkiego mąk, a przyłożywszy twarz do jego nóg, rzekł cicho: Namyśl się jeszcze. Rób już nosisz w sercu zdradę i niewierność. Judasz udawał, że nie słyszy tego i umyślnie mówił coś do Jana. Widząc to, Piotr krzyknął: Judaszu, mistrz mówi do ciebie. Teraz dopiero zwrócił się Judasz do Jezusa i dał jakąś ogólnikową, wymijającą odpowiedź, coś jakoby: Panie, uchowaj. Inni zaś słyszeli słowa Jezusa. Nie słyszeli słów Jezusa, wyszedł do Judasza. Jezus mówił cicho, a zresztą nie zwracał uwagi zajęci nakładaniem sandałów. Umył jeszcze Jezus nogi Janowi, Jakubowi. Najpierw usiadł Jakub, a Piotr podtrzymywał wóz z wodą, potem siadł Jan, a Jakub trzymał miednicę. Jezus nauczał jeszcze upokarzania się, mówił, że to usługujący jest największym i że na przyszłość mają sobie także myć nawzajem sobie nogi w pokorze. Dalej poruszył jeszcze sprawę niedawnej sprzeczki. Kto jest między nimi największy? Jak to jest zapisane w Ewangelii, Jezus ubrał się potem na powrót w swe suknie i apostołowie rozpuścili znowu swobodnie suknie,
które przy spożywaniu baranka paschalnego mieli podpasane. Teraz przed nami staje kolejna, moi drodzy, mistyczka, bardzo mocna. Wiele rzeczy już cytowałem jej w kazaniach. Sługa Boża Józefa Menendez, jedna z młodszych naszych bohaterek, urodziła się w 890 roku. W 11 roku życia, 19 marca, przystąpiła do pierwszej komunii świętej i usłyszała głos Panesa: chcę, żebyś całkowicie do mnie należała. Mając lat 20, wstąpiła do zakonu Zgromadzenia Najświętszego Serca Sacré-Cœur w Poitiers we Francji. Śluby złożyła 2 lata później. W niespełna 1,5 roku później umarła. Miała 33 lata. Pan Jezus nakazał siostrze Józefie upowszechnić swoje orędzie do świata, które spisała ona w wezwaniu do miłości. Bardzo mocne orędzia. Tą drogą Pan Jezus kieruje do ludzi wezwanie do pełnienia miłosierdzia i nieskończonej miłości, ufając zaufności, która wszystkiego się od Niego spodziewa. Jezus jej polecił, aby przypomniała duszom wielką wartość życia poświęconego dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Miłości i Pokoju dla osób duchownych i zakonnych. Nieprawdopodobna pralnia sumienia, jeśli chodzi o wezwanie do miłości. Dziś siostrom zakonnym lżej, w cudzysłowie, bo się zmienia optyka, bo wy nie następujecie za tym, co się dzieje w Kościele, bo idzie totalna rozbiórka kościołów. Biskup Rzymu rzekł, że najbardziej boi się zakonów, które mają dużo powołań. Są największym zagrożeniem dla Kościoła. W tej chwili ukierunkowanie pracy sióstr na Zachodzie nie idzie na zwiększenie wartości życia poświęconego Bogu, ale na zajęcie się wszystkimi, którzy przyszli z Zachodu, czyli emigrantami. I się tylko gotują obiady. Jak zadzwoni tubelec biedny na furtkę, mają przerwać przeświętą i iść go nakarmić. Taki jest kierunek dzisiejszego kierunku Kościoła, więc w krótkim czasie zakony będą wszystkie perfekcyjnie rozbrojone. Niweluje się konstytucję o zakonach papieża Jana Pawła II, wchodzi całkowicie nowa optyka z dziesiątkami luk prawnych. Także warto czym prędzej oglądnąć film o Teresie z Avila, ten stary, z 30 lat, 8-odcinkowy, żebyście Państwo zrozumieli, do czego doprowadzą te innowacje. Ale jest pocieszające, że Bóg zawsze posyła świętych i ci tą falę rozbiórki na jakiś czas znowu powstrzymują. Tyle o błogosławionej siostrze zakonnie, Józefie Menendez. U niej słyszymy następujące słowa. Pan Jezus, a teraz Józefo, zacznę od tego, że odsłonię Ci uczucia, które przepełniały moje serce, kiedy umywałem nogi moich apostołów. Zgromadziłem ich 12, żadnego nie wykluczając. Znajdował się tam Jan, uczeń, umiłowany, czyli Pani z naszym konkretnym. Nie da się wszystkich jedno kochać. Zawsze w domu jedno dziecko będzie lubiankiem. Rektor seminarium ma też ulubionych kleryków. Matka przełożona
ma też jakąś ulubioną siostrę. To jest nieuniknione. Dyrektor w pracy ma ulubionego pracownika. To jest... I Judasz, który miał wkrótce potem wydać mnie moim wrogom. Powiem ci, dlaczego chciałem ich wszystkich zgromadzić, dlaczego zacząłem od umywania nóg. Zgromadziłem ich wszystkich, ponieważ nadeszła chwila, by Kościół mój ukazał się światłu, a wszystkie owce ujrzały, że mają jednego pasterza. Teraz, moi drodzy, tak, żebyście mieli taką świadomość prędkości Boga. Jak czasami czytacie nasz orędzia, że wkrótce przyjdzie, że Bóg uporządkuje dzieci. Dla Boga, żeby świat ujrzał mój Kościół, to trzeba było 3 wieki. W 313 edykt mediolański, gdzie Kościół otrzymuje prawa publiczne. Nie, że jest jedyny, bo ma prawa publiczne, rozumiecie? Że nie jest zagrożeniem, także bądźcie. To trzeba było czasu, męczeństwa i ofiar. Aby wszystkie owce ujrzały, że mają tylko jednego pasterza. Myśmy się doczekali takiej sytuacji w Kościele, że mamy tyle pasterzy, ilu jest biskupów ordynariuszy. Czyli kilka tysięcy. Bo dziś już nagle nic nie wie, co to jest jeden pasterz. Co to jest jeden Kościół. Dziś dowiadujemy się od naszych przywódców, że protestantyzm jest lepszy niż katolicy. O wiele szlachetniejsi są Arabowie niż my, Europejczycy. Mamy ich za wszystko przepraszać. Oni nie mordowali nikogo. Jeśli wyżnęli 2 miliony Armeńczyków, to robili tak subtelnie, że to było upuszczanie krwi. Badali, czy ma pracę we krwi. To były takie badania. Oni nikogo. Aramejczyków, że na miliony wyrżnęli islamici. Kto tam, co? Zawsze się nam mówi, że oni tak żyli przyjaźnie. Tylko my, katolicy, mamy we krwi nietolerancję. No to, Europo, to zobaczysz, czy będziesz wolna u siebie. Chciałem ukazać mój Kościół światu, aby wszystkie owce ujrzały, że mają jednego pasterza. Teraz będzie problem, czy też chodzi o pasterzycę, bo jeśli nasz szef kościoła wita się z kobietą biskupem i bierze udział w ich imprezach, no to za chwilę to samo będzie u nas. To jest kwestia tylko, jak to obrobić, jak tajemnie wydać dokumenty. Chciałem także pokazać duszą, że nawet wtedy, gdy ciążą na nich największe grzechy, nie odmawiam ich nigdy mojej łaski i nie oddzielam ich od tych, których miłuję w sposób szczególny. Wczoraj wam pokazałem, Judasz otrzymał 10 razy ofertę na przebaczenie. Podczas tylko jednego spotkania. Dziś dowiedzieliśmy się od Katarzyny Emery, że przy umyciu mu też powiedział. Powiedział mu prawdę. Moje serce strzeże ich i tak jednym, jak i drugim, zależnie od ich stanu, udziela niezbędnej pomocy. Czyli Bóg wysyłał do końca Judaszowi łaski. Jakaż jednak była moja boleść, kiedy ujrzałem w osobie nieszczęsnego Judasza tyle dusz, które często gromadzić się będą u moich stóp i oczyszczać mojej krwi, a przecież dobrowolnie obiorą wieczne zatracenie. Żeby udała się rewolta w Kościele, trzeba was było przekonać, że piekła nie ma. Kościół to zrobił. Że wszyscy idą na zbawienie. I to słynne kręcenie kapłanów. Przecież nie ma świadectwa na tego w Piśmie Świętym, że Judasz jest potępiony.
świeży powiedziane, wiara temu synowi lepiej, żeby się nie narodził. Co u Boga oznacza? Wiara, przekleństwo. Potępienie. Chciałbym, aby zrozumiały, że będąc nawet w stanie grzechu, nie powinny się oddalać ode mnie. Niech nie myślą, że nie mam już lekarstwa i że nigdy nie będą miłowane tak jak dawniej. To jest cała sztuka tajemnicy słowa Kościoła, by ludziom pokazać tę prawdę. Niech nie myślą, że nie mam lekarstwa. Że ja je nie wydobędę, choćby nie wiadomo w jakim grzechu ciężkim były. I że będą mniej miłowane, niż były miłowane wówczas, kiedy były w lepszej kondycji. Dziecko na broni przeprasza. Jakie zadaje kolejne pytanie? Mama, a lubisz mnie tak samo jak wczoraj? Dziecko, które ma czyste sumienie, takie pytanie zadaje. Mama, czy wszystko tak samo będzie jak wczoraj? Dzieci, u Boga jest tak samo jak wczoraj. Powiecie? Jak rok temu, jak 10 lat temu, jak nie być słyszy. Jest tak samo. Nie, biedne dusze, nie takie są uczucia Boga, który ma wylać za was swoją krew. Dlatego rozumiecie ten rozkaz Pana Boga dany mnie. Zajmij się zbawianiem. Bóg nam daje modlitwy o zbawienie dusz, które są już, moi drodzy, przeszczenią dokonującą się poza nimi. Czyli my odmawiamy modlitwę za dusze konające dziś w grzechu ciężkim. Ta osoba ani nas nie zna, ani my nie wiemy, łaska działa. Rozumiecie? Bóg się już tak zniża w ofercie, żeby była jakaś minimalna akcja człowieka. Jeśli nie drania, które nabroił, to modlitwa żertwy, która za go modli. Rozumiecie ten fenomen Boga? Tamten nic nie wie konając. Że za chwilę będzie cylnięty łaską modlitwy Pani Alicji. Daję wam świadectwo naszej rycerki. Chora na cukrzycę. Co się jej poknociło w dawce, w nocy do niej przychodzą Chińczyki. Dzieci budzą ją. Ona nie chce wstanąć. Z łóżka ją ściągają na siłę. Ona idzie taka sobie zdziwiona, wchodzi do kuchni, bierze aparat tamtych danych 40, czy za chwilę śmierć. Dopiero jak się uświadomiła, przyszły dusze, bo ona się bardzo modli tą naszą modlitwą zakonających, które uratowała z Chin tą modlitwą. I one przyszły z czyśćca, żeby ją wybudzić, bo mają świadomość, ile ona jeszcze Chińczyków uratuje. I ona wiedziała, że były to dusze i wiedziała Chińczyki. Przyszły Chińczyki, żeby ją uratować. Wiedziała, bo to dusza daje znak, tyś mnie uratowała w ostatniej chwili. Ja tego Boga nie znałem. Ja go dopiero teraz poznaję czystą. Bóg walczy o człowieka do jego ostatniego oddechu. Nie może do niego dotrzeć bezpośrednio, potrzebuje ciebie. Ty masz pecha, bo za tą łaskę musisz płacić cierpieniem. W cudzysłowie pecha. Bo dzieci dziś sobie kontemplowałem orędzie o mnie. Jak mi Bóg wyjaśnia, jaki ty jesteś szczęśliwy, że ja cię wychowuję przez cierpienie. Tych, których najwięcej kocham, doświadczam przez ciebie, dzieci. Jesteście lubiankami Pana Jezusa. Jesteście Janami Ewangelistami. Tylko jest jeden problem, że mi to, co mamy w życiu zakonnym, rano i wieczór odmówić tę modlitwę papieżu. Świadomie prosić, Panie, choćby jedną duszę. Klepnij.
przyjdźcie do mnie wszystkie i nie lękajcie się, bo was kocham, o dziedusze. Oczyszczę was z mojej krwi, staniecie się bielsze na śnieg. Grzechy wasze utoną w wodzie, którą ja sam was umyję i nic nie zdoła z mego serca wydrzeć miłość, jaką mam dla was. Wewnętrznie doznaję radości, że pojąłem testament duchowej pracy dla Kościoła. Papieża Jana, to jego ostatniego aklamacja, Bóg jest miłością. To musimy Bogu światu pogadać prawdzie. Bóg jest miłością. Jeśli się modlę za Żydów czy Arabów, to ci nie na przekór. Mam wiedzę, Żydzi są nam potrzebni, bo bez nich nie będzie zwycięstwa. I musimy im pokazać, że im kochamy, mimo że tyle ran zadali narodowi polskiemu. Modlimy się za biednych Arabów, mamy to, bo im stworzono religię. To, co nam dzisiaj chce stworzyć religię, zwaną New Age. Mieszunek wszystkich możliwych religii, synkretyzm. Namieszanie to z tego, co z tego. Pamiętacie? Była próba, jak byłem wczoraj w seminarium, namówiono, że za 20 lat będzie Europa mówiła językiem jakim? Esperanto. Z każdego języka wzięli jakieś słowa, i powstało Esperanto. I oni chcieli czym prędzej, mając jeden język, zrobić wieżę Babel. Nie udaje się, postawili na angielski. Teraz robią wieżę Babel jedna religia. Grzechy wasze utoną w wodzie, którą ja sam was obmyję. I nikt nie zdoła z mego serca wydrzeć miłości, jaką mam dla was. Powiem ci, dlaczego przed ostatnią wieczerzą chciałem umyć uczniom moim nogi, apostołom. Najpierw dlatego, aby duże zrozumiały, jakiej czystości serca pragnę, kiedy mnie przyjmują w Najświętszym Sakramencie. Bo moi drodzy, za chwilę będzie ceremonia ustanowienia Sanctissimum. Dlatego tu mamy rozważenia w tym punkcie podzielone na dwa bloki. Bo tak to byśmy tu słyszeli, tak znamy. Będziemy znali wszystkie słowa mistyków, co się działo do skończenia umycia nóg i mamy całkowicie inną świadomość tego, co się dzieje. I drugie, chciałem następnie przypomnieć tym, które miały nieszczęścia upaść, że zawsze mogą odzyskać utraconą niewinność w sakramencie spowiedzi. Judasz miał przypomnienie, słyszeliśmy u Katarzyny Emeryś, żeby zaniechał. Co robi? Nagle oczywiście w jego stylu zajmuje się Janem, z nim coś mówi, Piotr nie wytrzymuje i ryczy mu. Sam umyłem nogi apostołom, aby ci, którzy poświęcą się pracom apostolskim, umieli zniżyć się za moim przykładem do grzeszników, do innych dusz, aby ich pieczy zostały powierzone i aby odnosili się do nich z całą słodyczą. Często wam powtarzałem słowa mojego wykładowcy, Influata Grzybka. Tu zapamiętałem wiele wykładów. Mówi, chłopcy, to co wam mówię jest wam potrzebne. To wam będzie Bóg dawał, kiedyś odkrywało w kaznodziejstwie, ale o jednym co pamiętajcie, w konfesjonale bądźcie słodyczą, bądźcie barankami. Na ambonie bądźcie lwami.
Przepasałem się prześcieradłem, aby im wskazać, że apostoł powinien się przepasać umartwieniem i żyć pełen zaparcia, jeśli skutecznie chce zdobywać duszę. Tak Bogu dzięki, że ten problem umartwienia pojawia się w naszym przygotowaniu do Ducha Świętego, że ogłaszam post dla zmysłu, to jest tylko jeden z wielu sposobów dla umartwiania swoich zrząc. Chciałem ich również nauczyć wzajemnej miłości, która zawsze jest gotowa obmyć winy bliźnich, to znaczy przesłonić je, wytłumaczyć, nigdy ich nie rozgłaszając. Tu Pan Jezus mówi o czym? O tajemnicy sakramentu spowiedzi. To dotyczy zarówno kapłana, jak i spowiednika. A jak i osoby spowiadającej się. Bo w tym się wyraża wzajemna miłość, która zawsze jest gotowa obmyć winy bliźnich, to znaczy przysłonić je, wytłumaczyć, nigdy ich nie rozgłaszając. Wreszcie woda, którą wylałem na nogi apostołów, była obrazem trawiącej moje serce gorliwości o zbawienie świata. Kiedy usłyszycie biada na swoim sądzie? Kiedy przyjdziecie sami, nie przynosząc uratowanej przez siebie duszy. Nie idźcie na sąd Boży sami. Usłyszysz trupie. Ja ci po to dałem tyle łask, aby tu z tobą teraz na sąd przyszły dusze uratowane przez ciebie. Poprzez dobre uczynki, poprzez umartwienia, poprzez oddawania krzyży Bogu, bolesnych doświadczeń codziennie możemy ratować tony ludzi. Mamy modlitwy. Mamy odpusty zupełne. Wiecie, jakie to jest morze łaski niewykorzystywane przez nas wierzących? Nie życzę wam sądu Piłsudskiego, kiedy przyjdzie chmara małych dusz, jakoby dziewięcioletnich, które będą cię oskarżały. To mogą być w różnym wieku, bo Bóg ci pokaże w 25 roku życia, tu mogłeś uratować 5, dałem sytuację. W 30 10, po 40 zaczyna kolejnych 15. I to wszystko przyjdzie i będzie, Pani Alicjo, pluć i fasz, nie tęcz. Ci jako katolicy konkretnie sobie zdawajcie sprawę, jakie będzie nasze rozliczenie. A co dopiero kapłana? Wszystko, co z winy mojej będzie potępione, będzie mnie wszystko w godzinie śmierci oskarżało. Nie wyliżę się. Dzieci, tu nie ma żartów. Tu nie ma żadnej optyki i możliwości dostosowania się do świata. Jest tylko jedno dostosowanie się do prawdy. Napisane dużą P. Zbliżała się godzina odkupienia rodzeńskiego. Wtedy serce moje nie mogło opanować gorliwości. Rodzelskiemu i wtedy serce moje, a nieskończona miłość nie mogła pozwolić na to, aby ludzi zostawiać sierotami. Moi najbliżsi, z którymi współpracuję,
są zaszokowani pewnymi moimi posunięciami na dzieci. Albo myślimy o ziemi i kombinujemy, albo myślimy o niebie i musimy być czyściwi. Nie ma nic pośrodku, rozumiecie? Nie ma nic pośrodku. Bo jak ja pójdę z tobą w tańce świata, to ty będziesz mnie zawsze oskarżał. Nie płaciłeś VAT-u, brałeś udział w kradzieży, przecież ty byłeś księdzem. Ty byś mnie wiedział, nie ja. Przecież ja nie mam żadnej szansy, ani tu na ziemi, przed sądem, ani przed sądem niebieskim. Zawsze mnie skażecie. Ale księży, ja dotrzymam słowo. Chłopie, ty już to dobrą usta prosisz. Nie musisz mówić, ty dotrzymasz słowo. Chcąc więc dać im dowód miłości i pozostać z nimi aż do skończenia świata, postanowiłem stać się ich pokarmem, ich podporą, ich wszystkim życiem. Czyli Pan Jezus postanowił to wyjaśnia, dlaczego to tu jest cudowne wyjaśnienie u Józefy Błogosławionej Menendez, dlaczego on nogi. To wszystko pod Eucharystię. Do tego teraz, moi drodzy, dołożymy nasze orędzia, dane tu od przedczora, co robią kapłani z Eucharystią. To dzieci, kto zna, bo to jest mówione subtelnie. Odejdźcie od ołtarzy, bo wasza ofiara jest moją rzezią. To jest do kapłanów powiedziane, nie do was. Dzieci, wy ofiary nie składacie. Składacie ją sami, sobie, na swoją chwałę, mordujecie swojego Boga. Parę dni temu mówił wam to orędzie, że w kościele katolickim ustała ofiara. Jest tylko uczta. Tu i ówdzie, gdzieś tam jeszcze jest ta ofiara. Zresztą jest wszędzie uczta. Dlatego współcześni faryzeusze tak nie chcą przy trydenckiej, tak blokują się, gdzie jest możliwe. Wy nie macie miłości, nie. Wy nie macie litości. Drwicie podczas tych uczt. Panie, przyjdź, Panie, daj. Czy macie litość? Chce ktoś zrozumieć bardziej ten dramat Pana Jezusa w tańcu Eucharystii kapłaństwa, no to do lektury naszej bohaterki Józefiny Menendez wracamy wezwanie do miłości. Ach, jak pragnąłem, aby wszystkie dusze poznały uczucia mojego serca i przejęły się miłością, która mnie paliła, kiedy ustanowiłem w wieczerniku przenajświętszy sakrament. Nas kapłanów to powinna spalać miłość do Sanctissimo. Co się dzieje po naszych kościołach? Co się dzieje z naszym uczestnictwem? Co się dzieje z kapłańską celebrą? Co się dzieje w naszych świątyniach? Przerażające. Zrobiono z nich świątynię rozrywki, bo jak się zmieni koncepcję mszy świętej z ofiary krzyża na ucztę stołu, to musi być impreza. Kapujecie to, znaczy, to jest wszystko, jak mogły dziesiątki tysięcy kapłanów po soborze
zaakceptować ten zamach. Tu i ówdzie była samowrona niewielka, ale cały motłoch, plebs, ten nierozumny przyjął to, myślę, głodłownej w tym wymiarze. Wszystko to poszło. To tak jakby wam tutaj dziś powiedział, wyrywamy rurki ze ściany, woda nie będzie ze ściany, będzie jedno ujęcie czy dwa w mieście. I wy nagle mówicie, że rewelacyjne rozwiązanie. Bo ci nagadają, pójdziesz kilometr, dwa kilometry do źródła, a codziennie potrzebujesz 4 kilometry ruchu, więc masz już zagwarantowany ruch, żebyś długo żył. Cała technologia leczenia ci podadzą. I uwierzcie to. I zlikwidujecie kran z wodą, który był w zasięgu metra. Kościół tak zrobił, rozumiecie? Zlikwidował kran z wodą i powiedział wam, że idźcie do Mahometa, idźcie do buddystów, nie wolno wam przyjmować do zakonu, nie wolno wam chrystianizować, nawracać prawosławnych, protestantów, Żydów, dzieci. Najlepiej, abyście w ogóle do kościoła nie chodzili, przestali wierzyć. Widziałem w tej chwili wszystkie dusze, które w ciągu wieków miały znaleźć w moim ciele pokarm i zaspokój zapragnienia moją krwią. Oglądałem boskie owoce, które dzięki temu przyniosły. Ta krew niepokalana stała się dla wielu dusz posiewem czystości i dziewictwa. W iluż innych duszach rozpaliła ona płomień gorliwości i miłości. Ilu męczenników miłości stanęło w tej chwili przed moim sercem i oczyma. Ileż jest dusz, które popełniły liczne, ciężkie grzechy i osłabły wskutek silnej namiętności, a potem odzyskały siłę, pożywając chleb mocnych. Któż przeniknie uczucia, które wtedy ogarnęły serce moje? Uczucia radości, uczucia miłości i czułości. Któż jednak równocześnie pojmie jego gorycz ze względu na charakter tych świadectw, tu już nie puściliśmy o goryczy Pana Jezusa, to sobie możecie doczytać, jaki tam jest dramat jego duszy. Amen.